Tam są mocne jakieś zakusy, żeby wejść, wejść z drzwiami do na YouTube, ale nie tak jak my, że o, rzucamy podcasty na YouTube. Tam są bardziej przygotowania, jakieś takie bardziej proturowe. Ustalam, że od tej pory Dzień dobry. Posiedzenia będą w formie pato streamów. Będziemy No dobrze, no działa, no w końcu trzeba to zrobić. Nie ma siły. Ja skoro obiecałem sobie, że nagram vloga, skoro obiecałem sobie, że opakuję podcast YouTube'em, to niniejszym to czynię. Niniejszym robię to, że gdy normalnie korzystam z tego mikrofonu, z tego miejsca do nagrywania, ale nie macie szans go zobaczyć, to teraz jest ten moment kiedy pokażę Wam, jak wygląda robienie podcastu rowerowego od kuchni i miejmy nadzieję, że będzie to ciekawa historia. Dlaczego tego o tym myślę? Przede wszystkim dlatego, że całość zaczęła się od pewnej internetowej dramy, a w zasadzie mojego ciutu szczypliwego komentarza, który stał się impulsem do tego, żeby zacząć działać. No bo to, że YouTube istnieje i że ja mógłbym robić YouTube, to ja wiem od dawna. No, dość wiekowym człowiekiem jestem, więc wiem, że YouTube istnieje, wiem, jak on działa, i też wiem z trochę innych swoich kontekstów zawodowych, że to wideo naprawdę może nieść inną wiadomość, inną informację, może pomóc robić mi lepszy podcast. I Wykorzystując to, co mówi znany psycholog albo mniej znany psycholog behawioralny BJ Fogg, potrzebne nam czasami w życiu do działania jest impuls. I stwierdziłem, że ta drama na YouTubie to raczej niech nie będzie taki e, moment, w którym ja wyciągnę erystykę Schopenhauera i zacznę dyskutować i przelicytowywać się na argumenty, ale będzie to impuls do tego, żeby włączyć kamery, zaangażować ludzi, Wziąć cały ten sprzęt, który posiadam i pokazać wam to, co jest w moim życiu, moim zdaniem, ciekawego, ale też co nie zakłóca pewnej prywatności i tych rzeczy, które są dla mnie najbardziej wartościowe i o których po prostu nie chcę mówić na ten moment. Może kiedyś zechcę. Więc rozpoczynamy drogę. Jak z podcastera stajemy się youtuberem. Albo nie. Uwierz mi, nagranie takiego wideo wcale nie jest łatwe. Zacząłem się zastanawiać bardzo mocno, co ja potrzebuję zrobić, co potrzebuję przygotować, co potrzebuję zakupić, jak potrzebuję opakować podcast, żeby zacząć tworzyć YouTube, więc konto oczywiście na, na YouTubie powstało już jakiś czas temu wrzucamy tam podcasty i dalej będziemy wrócać, bo YouTube pozwala na wrócenie podcastów, ale zacząłem zbierać cały sprzęt. Czy potrzebuję dysków, kamer, świateł i tak Okazuje się, że ja to wszystko mam. Mam to wszystko, ponieważ moja praca zawodowa polega między innymi na tym, żeby mówić do kamery, kiedy robię szkolenia online, kiedy robię webinary, kiedy pracuję właśnie w kontekście e-learningu i innych mediów, które dostarczam. Więc cały ten sprzęt był, więc dlaczego nie? I powiem wam o tym, ale. W kolejnym odcinku powiem Wam, jak u mnie przejawia się tak zwany impostor syndrom, czyli syndrom kłamcy, chyba po polsku jest takie ładne tłumaczenie. Ale kiedy pomyślałem sobie, co muszę tak naprawdę zrobić, żeby ten YouTube zaczął działać, to pojawiły się tam dwie rzeczy. Po pierwsze, storytelling, czyli to, w jaki sposób opowiadać historię, więc naturalnie mój mózg zabrał mnie natychmiast do platform Udemy, do platform kursowych, zacząłem przeglądać co tam tak naprawdę jest, zacząłem zaglądać do całej serii książek na temat ciekawych sposobów opowiadania historii, zacząłem przeglądać z powrotem, bo już przeszedłem kurs jego Najstata z tego jak kręcić vlogi. Pewnie niektórzy się burzą na nazwisko Najstata, bo przecież jest tylu innych wspaniałych twórców, ale ze mną osobiście. Bardzo mocno zarezonowało to, w jaki sposób Casey doszedł do swojego mistrzowskiego stylu codziennego vlogowania. W tej chwili już nie codziennego, ale mimo wszystko mistrzowskiego stylu. Od Casey'ego Najstata bardzo szybko przeszedłem do jego starszego brata Vana Najstata. Van Najstat vloguje w sposób zupełnie inny, w ogóle na zupełnie innych rzeczach się skupia. Robi to bardziej w sposób taki, no nie boję się tego powiedzieć. Artystyczny, w sposób, który no, pozwala mu się z tego też utrzymywać, bo całkiem sporą grupę patronów, ale to jest też taki właśnie po raz kolejny użyję tego słowa sposób, który ze mną bardzo rezonuje, sposób, który sprawia, że ja chcę słuchać jego historii, chcę się dowiadywać, co tak naprawdę tam się dzieje. Zabieram cię teraz w miejsce, gdzie podcast się nagrywa, gdzie podcast się realizuje, żeby zobaczyć. Jak to wygląda? Jak wygląda samo przygotowanie, jak wygląda sama realizacja i co tak naprawdę się z tym dzieje. I co? I tyle. Tak, jak zaczyna pracę za dębę, to każde podczas emboordingu musi złożyć swoje goturę. Więc proszę bardzo, to jest mój tul, który z pomocą oczywiście składałam, eee, tutaj Wave Plus, Wave. proszę bardzo. Czyli zamiast BHP składasz Ledermanę. Dokładnie, składasz sobie, no trzeba widzieć, nie, szczypa to się składa, jak to jest składane, no i też można sobie wylaserować, e, więc takim miałam wygraberować, w sensie laserem. Także mam I tutaj data rozpoczęcia mojej pracy w Ledermanie, e, także taka fajna A, pamiątka. świeżynka. Świeżynka. No, świeżynka, no bo tak jak Lederman Polska. Ja Uwaga, obiecałem, że to zrobię. Więc teraz tutaj się z, tego. Zapraszamy, się zapraszamy tego. panów tutaj z nagraniem. Jak ja przeklinałem was w latach 2000, za czym odkryłem, że wy macie inny ten... Proszę bardzo. I nawet się dźwięk -y. To jest mój... No smutny to widok. To jest, to jest mój. Smutny. Składałaś tego pierwszego czekaj. złóż tego. Jeszcze Jasne, jest. no nie mam maszyny takiej. Wiesz, to się skłania. No, jak nie masz spora. maszyny? Zresztą Jakiego mną... chcesz Ledermana? No dajcie spokój, że ja wyglądam jak osoba, która będzie składać sieć multitooler. No nie, tak. no nie. wyślemy to nagranie do firmy. To jest moja porażka prywatna i to jest ogromna przestroga dla wszystkich słuch słuchających tego podcastu. Nie, nie wpadnijcie na taki głupi pomysł, na jaki ja wpadłem. Będąc jeszcze w Europie, zaczynał wycinać z tektury narzędzia, które by chciał i jak one się będą razem składały, po czym pojechał do Stanów i sam zrobił prototyp. Szukał inwestora. Tak, nie znalazł tak. i wysyłkowo liczył na chyba sprzedaż 11 tysięcy czy coś takiego i to wyskoczyło tam na 80 czy 100 tysięcy. Tak by pewnie mówię nieprawdziwe dane. To co w tym roku zacznie się dziać i pewnie też będziecie też to widzieć. Zaczynamy współpracę z ambasadorami i ja tutaj wybieram bardzo ostrożnie tych ambasadorów, bo nie chodzi o to, żeby wybrać kogoś, kto ma 2 miliony followersów na Instagramie i reklamuje wszystko i nic tak naprawdę, mm -hmm. tylko zaczynamy takie współprace, które będą sensowne dla marki, więc tutaj ja mogę już pochwalić, bo jestem bardzo do z tej współpracy, bo już jest też oficjalnie ogłoszona. Wojtek Pawlusiak, Wojtek Gniazdo Pawlusiak jest naszym mm -hmm. ambasadorem od tego roku, więc wchodzimy w snowboard, będziemy wchodzić też trochę w rowery, będziemy wchodzić w ogrodnictwo, może takie a My na pewno obiecujemy Wam dorzucić dużo zdjęć, dużo materiałów z tego, co tutaj robiliśmy, bo tak jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, pod troszkę idziemy w kierunku, próbujemy się pogodzić z kamerą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo trochę jesteśmy tacy raczej z taką radiową urodą, bym powiedział, więc zobaczymy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kiedy jesteśmy już z powrotem, powiem Ci teraz, jaka jest konkluzja tej historii, którą chcę Ci opowiedzieć. Wymyśliłem sobie, że opakuję podcast vlogami. Pokażę Ci takie momenty, które będą dla mnie ciekawe. Wyciągnę trochę tych treści, które i tak nagrywam na telefonie, i tak nagrywam na kamerach. Wyciągnę je po to, żebym może zainteresować się tymi historiami, które powstają właśnie. Z tej strony wizualnej. I moje wyzwanie jest takie, żeby co miesiąc powstał jeden odcinek na YouTube'a. No i oczywiście cztery odcinki podcastu rowerowego, no bo to ciągle powstaje, ale chcę, żeby z tych wszystkich rolek, tych materiałów, wideo, tych treści, które zostają w telefonie czy w kamerach, kleić co miesiąc. Kleić co miesiąc historię, która będzie w jakiś sposób interesująca. Więc intro. Wiesz, jak wyglądały odcinki z, y, nagrywane z y, Anią Lewczuk-Sledermana. E, poznałeś Marcina, A też pewnie Marcina znasz, bo Marcin jest doświadczonym youtuberem, mnóstwo filmów wrzucił, e, ale ja Zupełnie nie. To jest coś zupełnie nowego. Będę się uczył. Mam nadzieję, że będziemy uczyć się e, razem. I będę wychodził trochę z tego takiego syndromu oszusta, że nie jestem wystarczająco dobry, że nie mam wystarczającego, wystarczająco dobrej kamery, wystarczającego do, wystarczająco dobrego mikrofonu, wystarczająco dobrej ik, dykcji ikcji, e, że to, co robię. Nie jest na tyle ciekawe, żeby zbudować z tego, tego historię, która nadaje się na YouTube'a. Zapraszam Cię na tę przygodę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyzwanie jest 12 odcinków do końca roku. Jeżeli wyjdzie ich więcej, super. Jeżeli wyjdzie ich mniej, trudno. Będę miał okazję do opowiedzenia o tym, jak wygląda YouTube'owa porażka. Hej ho, spróbujmy. Czy mam na tyle czasu, żeby to robić? Nie. Czy mam ogromną ochotę, żeby to zrobić? Tak, tak, bo myślę, że jako słuchacz czy słuchaczka podcastu zasługujesz na to, żeby zobaczyć, kto stoi za podcastem, żeby zobaczyć w jaki sposób te rzeczy powstają, ile wymagają wysiłku i ile mamy przy tym naprawdę dobrej zabawy. Tymczasem, jak to standardowy YouTuberzy robią, zapraszam Cię do subskrybowania, podawania dalej i tak dalej. Nie umiem tego jeszcze robić. Zapraszam cię do tego, żeby zostawić chociażby kropkę w komentarzu. Jeśli mogę, to właśnie teraz chcę oddać całkiem dużo swojej energii wszystkim, którzy robią YouTube'a. Mambie, Bushcraftowemu, Bike Show, Zielone F16, wszystkim, którzy tak naprawdę siadają, stają przed kamerą i zaczynają do niej mówić. Bo uwierzcie mi, to nie jest najłatwiejsza rzecz. Które robi się w życiu. Dużo łatwiej jest mi usiąść przed mikrofonem i robić to tylko w formie audio, ale kto powiedział, że w życiu ma być łatwo? <zysk>